Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, antykultura komunistyczna bierze się za instytucje charytatywne w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Także polecajcie, jeżeli możecie. No, antykultura kasowania, o co to chodzi? No to o to chodzi, że po prostu komuniści biegną, gdzie jest jakiś przeciwnik, który ma inny światopogląd, no i po prostu zakrzykuje, wykrzykuje, przeszkadza. No i teraz wzięli się za tych, co dają pieniądze. Wszystkie instytucje charytatywne, ludzie mają przyjemność dać swoje własne pieniądze na taką organizację, czy na inną organizację. Dają pieniądze tym ludziom, organizacjom, grupom, z którymi się zgadzają. No i teraz to komunistom po prostu przeszkadza. Z komunistami, no to jest tak, że to musi być jednomyślne państwo, naród. Nie ma możliwości na coś innego. To jest po prostu zbrodnia myśli. No i jak oni to mogą osiągnąć? No osiągają to po prostu to, że chcą znajdywać tych, którzy dają pieniądze dla organizacji, z którymi komuniści się nie zgadzają. No i zniszczyć tych, którzy dają pieniądze. Tak już nie będzie tych, co dają pieniądze, to nie będzie tych, którzy dostają pieniądze. No i to już jest koniec. To jest koniec Ameryki, to jest koniec wolności wypowiedzi, wolności stowarzyszeń, no i prywatności. I prywatności przede wszystkim. To jest to, co konstytucja przewidywała to setki lat temu. I każde normalne, cywilizowane państwo, każdy normalny kraj musi mieć. Bez tego, no to po prostu państwo zamienia się w dziką walkę fizyczną. Bo jeżeli to się usuwa, no to ludzie są doprowadzeni do granic, no i zaczynają się strzelaniny, morderstwa, bitwy i tak dalej, przepychanki. Parlament, Sejm, Kongres, tam też zaczyna być bijatyka. No i jest dzika Afryka po prostu, a już nie normalny kraj. Jest taka organizacja komunistyczna, zdemaskować Fidelity, no to o co to chodzi? Jest taka firma Fidelity Charitable, czyli wierna dobroczynność. Charity, no to jest to, co jeżeli ktoś właśnie, no dobroczynność, to można w ten sposób przetłumaczyć. No jest to jedna wielka firma, która zarządza 10 miliardami dolarów. 10 miliardów dolarów w 2020 roku. No i oni dostają pieniądze od najróżniejszych dawców, ludzi, którzy sponsorów, czy sponsor to jest z reguły chyba ma coś z powrotem, no ale dawcy, ofiarodawcy, no i 10 miliardów dolarów jest rozdane w zależności od życzeń tych ofiaroczyńców. I teraz komuniści z organizacji zdemaskować wierną dobroczynność, no oni żądają, żeby właśnie Fidelity Charitable powiedziało, komu daje pieniądze, od kogo bierze pieniądze przez ostatnie 5 lat. No i to nie jest tylko jedyna organizacja. Następna organizacja, gdzie komuniści żądają, żeby było powiedziane, kto daje i kto dostaje, no to jest organizacja Rada Badań Rodzinnych, no to już nazwa wskazuje. No to są wszystkie te konserwatywne organizacje, które w zasadzie można
w paru słowach określić jako Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to jest po prostu na pieńku do obcięcia głowy przez komunistów. Oni po prostu chcą zniszczyć. Dzisiejsi lewacy chcą zniszczyć Amerykę jako taką. Ameryka, którą znacie z młodości, no to ona jest sztucznie zmieniana. Ten Biden teraz moralnie zaczęło to się wszystko rozpadać już 50-60 lat temu, kiedy zaczęto walczyć z chrześcijaństwem, także na dzień dzisiejszy te nowe pokolenia to już kompletnie nie rozumieją, co to znaczy zło i dobro. Moralność po prostu została wyrzucona. Wszystkie wielkie miasta amerykańskie są prowadzone przez demokratów, przez socjalistów, no to tam się nie mówi już o pracy, tylko w zasadzie o przetrwaniu i jak zabrać jednym, dając drugim. Ten etos pracy został zabity, teraz jest tylko ściganie bogatych. Jest nieustanny wróg, no to co Biden zrobił w Georgii, no to ten rozdział rasowy, no idzie w złym kierunku. No, na razie jest szansa, że to wszystko się zmieni w listopadzie, no ale to ta mała część zorganizowanego ataku na Amerykę, jaką się zna, no to jest właśnie to, że aktywiści komunistyczni, oni atakują przeciwników światopoglądowych właśnie w ten sposób, od strony dawania pieniędzy. No i komuniści chcą po prostu, tak jak w Chinach, dawać tylko tym, którym partia komunistyczna pozwala, no bo tam w tym, przepraszam, w ten sposób się dzieje nie tylko z instytucjami charytatywnymi, ale i z biznesami. Te wszystkie Alibaby, nie Alibaby, te odpowiedniki Google, odpowiedniki eBaya, wszystkie te biznesowe odpowiedniki, no to one były robione tylko dyrektywami Komitetu Centralnego. No i tak samo te dawanie pieniędzy przez tych bogatych, no to też jest skierowane przez Komitet Centralny. No i amerykańscy komuniści chcą to zrobić, żeby te wszystkie konserwatywne grupy wyeliminować. No wszystkie te Bóg, honor, ojczyzna, uczciwość, rodzina, tradycja musi być zniszczona. Komuniści muszą zniszczyć, żeby opanować całkowicie, żeby mieć jedną władzę, żeby nie było innej myśli, żeby no robią to na razie bez gułagów, robią to na razie bez obozów koncentracyjnych, robią to bez Urzędu Bezpieczeństwa, bez policji, bez wojska. No i problem jest taki, że bardzo dużo tych firm się ugina. Te wszelakiego rodzaju Nike, te sportowe firmy, dużo grup sportowych się ugina. No i zaczyna po prostu śpiewać w tym lewackim obłędzie razem z komunistami. No i teraz komuniści atakują pojedynczych ludzi. No teraz już ktoś, kto chce dać $500, czy 5000, czy 50 tysięcy, no to komuniści chcą, żeby jego nazwisko po prostu było podane, komu dał, dlaczego dał, kiedy dał i ile dał. No i wtedy co się dzieje? No to się dzieje, że ludzie po prostu zaczynają być atakowani, mogą być zabici. No to jaka jest reakcja? No to jest reakcja taka, że ci, co ofiarowywali pieniądze, wycofywują się, no bo to jest podstawa tego wolnego rynku myśli, tak? No bo dlaczego to jest potrzebne? No to jest potrzebne w Ameryce. Ameryka to jest jedna z narodów i krajów, która dostaje, ofiarowywuje i rozdziela te pieniądze w największych sumach. Te liczby są po prostu nieprawdopodobne i to są dwie krytyczne sytuacje. Pierwsze no to jest to uszanować intencje. Ten, kto daje, no to trzeba uszanować jego intencje, no bo jeżeli się złamie jego intencje, zrobi się przeciwko jego woli, no to wtedy nie będzie dawać. To jest tak samo, jak komuniści debile naprawdę myślą, że księża
ze spowiedzi powinni donosić do komunistów, sekretarzy komunistycznych. No, przecież wiadomo, co to się dzieje. Jak ksiądz złamałby przysięgę spowiedzi, no to prędzej czy później wszyscy ci, co się spowiadają z tych powodów, czy z innych, przestaliby się spowiadać, no i to wszystko pada. I to w ciągu paru miesięcy to wszystko spadnie. Także, no oczywiście, że w jednopartyjnych, tak jak w PRL-u, w Rosji, czy w Niemczech Wschodnich, no to oni wykorzystywali to i to nie było tej wiedzy, nie było tego internetu, nie było tego, także byli w stanie wykorzystywać, no byli księża, którzy donosili z tych powodów czy innych, no ale ta założenie, że można wykorzystać dobrowolną spowiedź w nieskończoność, no to nie jest prawda, to tylko debil sobie tak może wymyślić. I tak samo z tym darowiznami. No ale im zależy właśnie, to jest problem z tym, że te intencje, oni po prostu chcą to zabić, żeby te organizacje inne nie dostawały. I ten cały wolny rynek myśli, no bo to jest wolny rynek, tak? No te organizacje, które są zaszalone, za jakieś ekstremalne, no to prędzej czy później ludzie, którzy dają im, wycofują się z tego. No i, ale to jest dobrowolność społeczeństwa. Tak? Także dawanie, ofiarowywanie, to jest naturalne w społeczeństwie i nie można tego zniszczyć. No, jeżeli to się usunie, to jest koniec społeczeństwa. Druga sprawa dotycząca tej dobrowolności, dobroczynności, no to jest to, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych powiedział, że stany, indywidualne stany, bo w Ameryce to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, i Sąd Najwyższy powiedział, że na poziomie stanów, no bo w paru stanach tych komunistycznych, socjalistycznych właśnie oni chcieli to zrobić. Ten kongres lokalny stanowy nakazywał prawo, że wszyscy darczyńcy dający pieniądze do organizacji dobroczynnych muszą być znani i muszą być ujawnieni. No ale to jest wbrew konstytucji. Konstytucja, pierwsza poprawka do konstytucji mówi o prawie do dobroczynności i tych, którzy dają, no i do anonimowości. Także, że to jest podstawowa sprawa. Sąd Najwyższy się wypowiedział na ten temat, ale Stany, komuniści w tych niektórych Stanach to próbowali. No, w Washington, tam federalny rząd jednak powiedział, że to jest co innego. No i te harassment, całe te zagrożenia, te ataki, no to właśnie do tego by się działo. No ale oni właśnie zdemaskowanie wiernej dobroczynności, no to oni chcą. Oni właśnie po prostu wiedzą jaki cały ten cel, te kasowanie przeciwnika politycznego, no to jest właśnie wszystko to, co oni chcą osiągnąć. No i teraz jest problem, czy ta organizacja się ugnie. Czy ta organizacja się ugnie. Możliwe, że myślą, no ale dużo normalnych ludzi jest przeciwko temu, no dużo prawników, aktywistów społecznych, wszystkie liderzy, przywódcy tych niedochodowych organizacji wysłali taki list otwarty do Fidelity z prośbą, czy tam z żądaniem, żeby oni jednak się postawili, żeby się nie ugięli, żeby trzymali się tego, co robili, czyli tą swoją neutralność, że ta organizacja, no to w zasadzie jest organizacja rozdzielająca w zależności, no ma wszystkie, dysponuje tymi pieniędzmi, które są dobrowolnie dane, no i przekazuje te pieniądze dobrowolnie dane do instytucji, organizacji, które miały dostać, bo tak było to skierowane. No
to także te 10 miliardów dolarów, no to jest taki w zasadzie to skrzyżowanie czy rozjazd kolejowy. Wszędzie tam dojeżdżają te fundusze, gdzie jest przeznaczenie. No, w Ameryce są te 501C, trzy, czyli te instytucje niedochodowe, charytatywne, no i to jest rozpoznane przez rząd federalny, te pieniądze są, można odpisywać od podatków i tak dalej, to jest wszystko legalne, także teraz komuniści żądający, żeby pokazać, kto i komu daje, no bo nie przekazują pieniędzy do jakichś narodowych socjalistów, hitlerowców. No jeżeli by przekazywali dla Antify, czyli komunistów, no to komuniści by najprawdopodobniej chcieli, żeby to było. No ale nawet wszystkie te organizacje, na przykład ACLU, czyli American Civil Liberties Union. No kiedyś to była organizacja taka żydowska, która walczyła z antysemityzmem. Kiedyś 50-60 lat temu to walczyła za prawem narodowych socjalistów hitlerowskich do maszerowania na ulicach Ameryki w ramach wolności. No a dzisiaj to już są totalni lewacy. To jest 90% lewactwa, ale to nawet i oni. To nawet i oni są przeciwko temu, żeby ukazywać, kto daje. No dlaczego? No bo oni się orientują, że jeżeli komuniści zaczną zdemaskowywać tych, którzy dają na konserwatystów, no to konserwatyści prędzej czy później zaczną demaskować tych, którzy dają na ACLU czy na jakieś inne komunistyczne. No i wtedy będzie właśnie ta bitwa. Będzie te mordobicie, będzie te wyzywanie. No i nikt w tym na tym rynku wolnych myśli, zamiast rynku to się zrobi ring wolny i to będzie boks i będzie mordobicie. Tak, także dużo tych organizacji zdaje sobie sprawę, nawet tych lewicowych, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, no bo wtedy to schodzi do najniższego mianownika i wtedy pozostaje tylko walka fizyczna i zniszczenie fizyczne. No, a przy takim rozwiązaniu, no to już nikt nie zwycięża, tylko wszyscy tracą. No to że te publiczne, obywatelskie dobroczynność, no to powinna istnieć dla wszystkich, nie tylko tych, którzy się nie boją, nie tylko dla tych, którzy chcą walczyć. No a ci co ofiarowywują, no to mają prawo się obawiać. I to musi być w zasadzie zakończone. Te tłumy, szczególnie w dzisiejszej atmosferze, no to zajmuje parę chwil, żeby podniecić jakiegoś wariata i wypuścić, żeby niszczył i zastraszał szczół i tak dalej. Także mam nadzieję, że ten zdemaskować Fidelity komuniści po prostu zostaną no, przywołani do porządku, a Fidelity Charitable jednak się oprze, no i pokaże, że nie podda się tym wszystkim wolności filantropii zawsze byli, tak? Filantropii zawsze byli, dobroczynność zawsze była, nie można tego zniszczyć. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie dla normalnych. No widzicie, co komuniści robią. Nawet dobroczynność są w stanie zniszczyć. Nawet taki odruch naturalny każdego człowieka są w stanie zlikwidować. Przekaz dla socjalistów głosujących dla Bidena.
patrzy się na te podatki, patrzy się na to, co on opowiada, to, co mówił w Georgii. On szuka po prostu wszelakiego powodu, żeby rozbić Amerykę, jaką znamy. Zdrowia dla normalnych.